Marysia jest dobrym przyjacielem, można na nią liczyć. Przede wszystkim ma taką cechę, że lubi kobiety i w towarzystwie kobiet czuje się dobrze i myślę, że po prostu to jest tak, że zawsze można zadzwonić do niej i z nią porozmawiać i gdzieś tam przez to, że jest jedynaczką, tak jak ja, to pewne rzeczy nas łączą i myślę, że troszeczkę to jest takie siostrzane po prostu, przyjaźń siostrzana. Marysiu, żeby funkcjonować w takiej rzeczywistości sceny i mediów, o których mówiłyśmy wcześniej, w zasadzie ty jesteś od dziecka tak naprawdę, i żeby nie wkręcić się w ten blichtr, wydaje mi się, że trzeba mieć takie mocne poczucie własnej wartości, wartości swojej pracy i wartości siebie. Powiedz, co ciebie trzyma w pionie? Właśnie, co ciebie trzyma? Moi rodzice. Ale co, oni przywołują cię do porządku? Tak. Tak, a poza tym... Muszą ci kazania? Nie, to nie jest kwestia tego. Przerobiłam tą moją historię dziecięcą całą i to naprawdę daje ogromny dystans na całe życie, bo bycie osobą rozpoznawalną, kiedy ma się 13-14 lat, to jest naprawdę, to nie jest dobre dla psychiki, generalnie mi się wydaje. Ja wiem na przykład, że ja nie pozwolę swojemu dziecku, żeby coś takiego się zdarzyło, natomiast to na pewno naprawdę bardzo mocno mnie ustawia teraz w dorosłym życiu i daje mi ogromny dystans do... W ogóle do kwestii bycia znanym, popularnym i tak dalej. Myślę, że trzeba sobie ustawić pewne sprawy, tak jak mówię. Dla mnie najważniejsze jest, to może jest taki banał, ale jednak te wartości, muzyka przede wszystkim. Kocham grać koncerty. Koncerty to jest naprawdę miejsce, gdzie się absolutnie spełniam i niestety żadna płyta w ogóle nie oddaje tej energii, którą mamy na koncertach. I wszyscy, którzy byli na jakimś moim koncercie, to myślę, że wiedzą, o czym mówię. I to zarówno wtedy, kiedy gram z zespołem, jak i wtedy, kiedy na przykład gram set DJ-ski jako MC tam z DJ-em. Jest to niesamowita siła, niesamowite porozumienie z ludźmi. I to jest rodzaj takiej innej popularności, bo stajesz na scenie, jesteś w tych światłach, prawda? Wszyscy na ciebie patrzą, ale to nie chodzi o to, żeby być tą ważną osobą w światłach tam. Wiesz, ty jesteś przekaźnikiem. To jest komunikacja i to jest piękne, bo jak masz publiczność, która po prostu nic ci nie daje, to ty też im nic nie dasz. To jest rozmowa, to jest cały czas wymienianie energii. O czym lubisz pogadać? Słucham? A o czym lubisz pogadać? Że jest to rozmowa? Każda moja płyta, to o czym śpiewam, to jest pewien rodzaj rozmowy, grając komedę, rozmawiam z publicznością o wielu rzeczach i o uczuciach i o tęsknocie, o przeszłości, o właśnie połączeniu przeszłości z teraźniejszością. Chcę ci życzyć? Dobrych rozmów, tak. Czego mi życzyć? Takich konkretnych rzeczy. Mam nadzieję, że ta nowa płyta się spodoba. Bo jest bardzo specyficzna, bo to jest, ja od lat komponowałam jedną piosenkę na każde święta, bo mam dużo koncertów zawsze świątecznych, to jest ta muzyka okres takiej wytężonej pracy, święta zawsze. Ja zawsze komponowałam jedną piosenkę i tych piosenek się teraz uzbierało. Niektóre piosenki na tej płycie są rzeczywiście sprzed nawet 13-14 lat, jeszcze byłam dziewczynką. Historia. Tak, i komponowałam te pierwsze utwory. Więc to jest, dla mnie ta płyta jest bardzo ważna, jest właśnie bardzo rodzinna. No i też jest przeze mnie w całości tutaj od A do Z jakby zaaranżowana, skomponowana. Więc mam nadzieję, że ona się, że dotrze, że znajdą się ludzie, którzy właśnie zrozumieją ten mój język i pogadamy sobie za pomocą tej płyty. I mam nadzieję też, że mój film Non Stop Color, właśnie ten o niedojrzewaniu, może się uda. Niech się uda, mi się wszystko podoba i bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję.